Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska Szkoła. Jesteście z nami. Mam nadzieję, że wyciągacie jak najwięcej dla siebie z lekcji, które dla was przygotowujemy. Przed nami historia dla maturzystów. No, moi drodzy, już niewiele dni zostało do tego najważniejszego w waszym życiu egzaminu, a więc warto się skupić. Robimy to zatem wszyscy. Historia, którą poprowadzi pan profesor Zbigniew Mikielewicz. Milkiewicz, przepraszam, ależ mi to się wyrwało. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No i rozpoczynamy. Wszystkich maturzystów, którzy gromadzą się albo później obejrzą tę lekcję. Dzisiaj zajmiemy się takim przeglądem istotnych wydarzeń związanych z permanentnym albo periodycznym charakterem kryzysu PRL-u, a więc państwa, które istniało jako Polska Ludowa, Polska Lubelska, później Polska Ludowa, aby być ostatecznie PRL-em od 1952 roku. I zobaczmy, co w podstawie programowej. Oczywiście tu w wymaganiach maturalnych widać porównanie etapów 1956-70, 70-80 i przyczyny kryzysów społeczno-politycznych lat 68, 70, 76, 80, działalność opozycyjna, relacje państwo-kościół, no i kultura i życie codzienne w czasach Polski Ludowej. Zatem no spójrzmy, jak to wyglądało. Zaczynamy od ikonografii, która jest bardzo charakterystycznym elementem pokazującym poprzez wzloty i upadki, EKG, jak wyglądały te nastroje społeczne Polaków w czasie funkcjonowania tego państwa. Oto rok 1944. Wiadomo, powstaje Polska Ludowa, akt założycielski, wyimaginowany, legendarny, niemal 22 lipca, manifest PKWN, więc Polska powstaje. Później pojawiają się mroczne, trudne czasy stalinowskie i obywatele zaczynają wynażać sprzeciw najpierw w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, a później jeszcze druga fala takiego odruchu społecznego przeciw twardemu, terrorystycznemu reżimowi stalinowskiemu w Polsce w październiku 1956, a później mamy całą serię. Oto 68 rok i co my widzimy? Widzimy oczywiście marzec 68, a później grudzień 1970 i znowu czerwiec 76 i wreszcie mamy sierpień roku 1980, z którego miała wykluć się Solidarność, no, wielki ruch społeczny, który miał zmienić, przeorientować spojrzenie obywateli na charakter ich związków z państwem socjalistycznym czy państwem komunistycznym. I właśnie przez pryzmat tych miesięcy, które dają swoją nazwę tym okresom upadku rangi władzy komunistycznej w Polsce, będziemy się przyglądali kolejnym kryzysom. A więc czerwiec 56. Co kryje się pod tym określeniem? Oczywiście wielki bunt społeczny, ale ograniczony przede wszystkim terytorialnie, głównie do Poznania. Jakie były przyczyny tego buntu, tej rewolty społecznej? No przede wszystkim stalinizm w Polsce po śmierci Stalina wcale się nie zakończył. Wręcz przeciwnie, nadal ten twardy, betonowy kurs stalinowski można było dostrzec choćby przez pryzmat aresztowania byłego pierwszego sekretarza
KCPP Władysława Gomułki czy internowaniu kardynała Wyszyńskiego. Ale pojawiają się również drobne symptomy odwilży, która w Związku Radzieckim ma już miejsce. A więc między innymi odwilż zaczyna się ze względu na ucieczkę jednego z prominentnych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pułkownika Józefa Światło, który zaczął na falach rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa informować o tym, jaki charakter posiada ten system, jak funkcjonują działacze najwyższego szczebla, w jaki sposób prowadzą inwigilację oraz terror wobec swoich przeciwników. No, Gomułka zostaje wypuszczony z tego aresztu. Pojawiają się publikacje, które wcześniej były wstrzymywane przez cenzurę. Zaczyna być wydawany bardzo ważny, opiniotwórczy, choć wiadomo, ocenzurowany tygodnik Po Prostu oraz zbiera się inteligencki, najpierw przy Uniwersytecie Warszawskim, Klub Krzywego Koła. No, oczywiście w dalszym ciągu sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, ponieważ zwyczaje stalinowskie, te takie stachanowskie, wyścig pracy w dalszym ciągu ma miejsce, normy, które zostały wyznaczone wcześniej, są ciągle windowane do góry, wynagrodzenia nie rosną, a więc stopa życiowa Polaków się zmniejsza, zwłaszcza w czasie realizacji kończącego się w 1955 roku planu sześcioletniego. No i to powoduje taką aberrację oraz dążenie ludzi do reakcji. No trzeba coś zmienić. No i właśnie ten czerwiec 1956 roku ma miejsce w końcówce czerwca, w ciągu trzech dni, ten bunt społeczny od 28 do 30 czerwca 1956 roku. Związany jest ze strajkiem, który rozpoczął się w zakładach imienia Józefa Stalina w Poznaniu. Robotnicy strajkowali najpierw na terenie firmy, później wyszli wraz z innymi pracownikami innych zakładów pracy Poznania do miasta. Rozpoczęły się wobec tego demonstracje. Na skutek pojawienia się również informacji o aresztowaniu delegacji, która miała rozmawiać o podatku od wynagrodzeń, demonstranci wkroczyli na teren zastrzeżony dla władzy, mianowicie więzienia Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a także na teren Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Hasła, które wtedy pojawiły się, nie były hasłami o wyłącznie ekonomicznym podłożu. Muszę zobaczyć, oprócz haseł w stylu chcemy chleba, jesteśmy głodni, domagano się wolności, wolnych wyborów pod kontrolą ONZ. Oczywiście pojawiały się też hasła o charakterze nacjonalistycznym w stylu precz z Rosjanami, a żądamy religii w szkołach, precz z czerwoną burżuazją, więc ten charakter tego ruchu, oddolnego ruchu społecznego coraz bardziej się radykalizował. A jak władza, bo tu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak władza postępowała wobec protestujących w stylu czysto stalinowskim? Wysłała około 10 tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, około 400 czołgów, no i to wyraźnie wystarczyło do zgaszenia tego buntu. No i wiadomo, ofiary według szacunków od 57 do 74 osób, niektórzy nawet wskazują na liczbę 100 zabitych, no nie mówiąc oczywiście o rannych. I najgorsze było to, co zdarzyło się w trakcie tego buntu. Oto premier Józef Cyrankiewicz zwrócił uwagę na imperialistyczną proweniencję tego buntu. To znaczy, że to właśnie jakieś struktury agenturalne imperialistów amerykańskich i zachodnio-niemieckich spowodowali, że robotnicy, mieszkańcy Poznania stali się takimi marionetkami w ich rękach i zagrali wobec tego w scenie antykomunistycznej rewolty. Bardzo znane jest stwierdzenie o prowokatorze czy szaleńcu, który odważając się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, powinien być pewny, twierdzi Cyrankiewicz w tym przemówieniu radiowym, że władza ludowa tę rękę odrąbie w interesie klasy robotniczej. Było to bardzo groźne memento. Jak widać, można by powiedzieć, no tak, czerwiec 56 nic nie zmienił, ale jednak
Oto jeszcze kilka fotografii, które pokazują, egzemplifikują nam charakter tego buntu społecznego, precz z dyktaturą, czołgi. No i właśnie. I czerwiec 56 nie był buntem społecznym, który nie przyniósłby kolejnych owoców. Bowiem oto w szeregach partii komunistycznej, w szeregach PZPR-u trwała walka między frakcjami twardogłowych i liberałów komunistycznych. Edward Ochab, następca Bolesława Bieruta, nie posiadał takiego charyzmatycznego charakteru swojej osoby, dlatego czekano z utęsknieniem na pojawienie się Władysława Gomułki. No i właśnie konsekwencją czerwca był październik. Październik 56 i pewne zmiany, i to nie tylko zmiany o charakterze wymiany szefów partii komunistycznej. Cóż z tego, że Gomułka zastąpiłby poprzedniego sekretarza partii? Nie miałoby to chyba większego znaczenia. Ale w związku z faktem przejęcia władzy w dramatycznych zresztą okolicznościach, przy bardzo dużym wpływie nacisku komunistów radzieckich, Chruszczow przyleciał do Warszawy wraz ze swoimi współpracownikami, zrobiło się gorąco, to wobec tego akceptacja dla osoby, dla obsady stanowiska pierwszego sekretarza KC PZPR przez Gomułkę była też sygnałem wysłanym w stronę społeczeństwa. Trzeba dokonać zmian systemu stalinowskiego. I między innymi w czasie tych rozmów Chruszczow szantażował polskich przywódców partyjnych możliwością użycia wojska, które zresztą notabene już wyruszyło ze swoich garnizonów w Legnicy oraz w Bornem Sulinowie w stronę Warszawy. Na dodatek jeszcze później dowiedzieliśmy się, znaczy historycy się dowiedzieli, że Chruszczow przygotowywał alternatywną możliwość obsady jakimś swoim lojalnym komunistom władzy w Polsce. Niekoniecznie musiał być to Gomułka, ponieważ podyktował jednemu ze swoich sekretarzy takie oto słowa, które tutaj cytuję, manewry, co oznacza w języku realiów kontynuację marszu jednostek Armii Radzieckiej w stronę Warszawy, przygotować dokument, czyli stworzyć jakiś manifest, który uzasadni wejście Armii Radzieckiej do Warszawy i obalenie dotychczasowej ekipy siłą, no i stworzyć komitet. Sowieci posiadali duże doświadczenia w tym zakresie, ponieważ no, czynili to już wielokrotnie. PKWN też był takim jakby komitetem. Zresztą kilka tygodni później podobna sytuacja miała miejsce na Węgrzech. Nie wiadomo, dlaczego tej siły nie użyto. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. Być może weto, taka dezaprobata dla tego rodzaju działalności terrorystycznej została wyrażona przez przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga. Coraz mocniej niektórzy badacze w tę stronę się kierują. Ale czy tak było rzeczywiście, nie wiemy. No i Gomułka przejmuje władzę, gwarantując, obiecując Polakom polską drogę do socjalizmu. Co to znaczy? To znaczy, że ta Polska nie powinna być odwzorowaniem, nie powinna stosować kalki matrycy komunizmu radzieckiego. Gomułka na placu Defilad. No i właśnie w tym październiku jeszcze widzimy to, co stanowi nie tylko szaradę personalną, ale właśnie odwilż podobną do odwilży chruszczowowskiej, odwilż gomułkowską, na którą składa się między innymi zmuszenie, aby oficerowie radzieccy, którzy posiadali pochodzenie polskie albo niekoniecznie posiadali, i doradcy radzieccy w UBP, Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, z marszałkiem Konstantym Rokossowskim na czele, opuścili nasz kraj. Porozumiano się z Kościołem katolickim, Wyszyński został uwolniony z internowania, repatriowano około 30 tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich,
Katowice stały się znowu Katowicami po krótkim epizodzie bycia Stalinogrodem. Zakończył Gomułka również, czemu zresztą sprzeciwiał się jeszcze w latach 40. kolektywizacji rolnictwa. No i można by powiedzieć, że Polska przestała być kolonią Związku Radzieckiego, a powoli staje się jakimś protektoratem z pewną dozą autonomicznych decyzji. Ale po roku ta odwilż gomułkowska zostaje zakończona pałkami milicji obywatelskiej, która wybija protestującym wobec decyzji o zamknięciu redakcji po prostu chęć do jakiejkolwiek dalszej zmiany. I oto jeszcze wyobrażenie, które nie zostało nigdy zaprezentowane w prasie, cenzura je wycięła. Oto żołnierz radziecki, znajdujący się w czołgu radzieckim, który ma kilka kierunkowskazów, oto Poznań. No tam interwencja oczywiście odbyła się tylko wyłącznie za sprawą Wojska Polskiego. 19 października zobaczmy, jest możliwość, istnieje możliwość, że te wojska ruszą na Warszawę. No i wreszcie Budapeszt. I to tam one ruszyły 4 listopada i zdławiły powstanie węgierskie. Dobrze, że nie stało się to u nas. No i teraz mamy kolejny ważny kryzys, kryzys społeczny, bunt społeczny, bardzo wielowarstwowy, zwany marcem 68 roku. Czym był ten marzec? Marzec możemy oceniać i obserwować jako wielowarstwowe elementy, które miały doprowadzić do jakiejś zmiany. Oto bowiem studenci protestują przeciw antyinteligenckiej, antydziadowskiej, mówię oczywiście o dziadach Mickiewicza, wystawionych i entuzjastycznie przyjmowanych przez młodych ludziach polityce władz. Kiedy jednemu z prominentnych polityków, wicepremierowi rządu w tej ekipie gomułkowskiej, Zenonowi Kliszko, Kułakowski, jedna z postaci dziadów części trzeciej, myli się z Leszkiem Kołakowskim i Kliszko jest wyraźnie wzburzony, jak to tu mowa w tym tekście Mickiewicza o rewizjoniście poglądów komunistycznych. No tak być nie może, ale również mamy do czynienia z walką o władzę w PZPR-ze i próbie wykorzystania do tego celu elementów antysemickich, antysyjonistycznych, w czym celował zwłaszcza Mieczysław Moczar. No i właśnie ta sekwencja zdarzeń, zakaz wystawiania dziadów doprowadziła do sprzeciwu młodzieży, która protestowała przeciw zdjęciu z afisza tej sztuki mickiewiczowskiej, co z kolei pociągnęło za sobą między innymi wywiad dla jednej z gazet francuskich wykonane przez Michnika i Schleifera, którzy zostali usunięci z Uniwersytetu Warszawskiego. No a później studenci, którzy zebrali się przed uniwersytetem, przed tym głównym kampusem uniwersyteckim przy krakowskim Przedmieściu, aby domagać się przywrócenia swoich kolegów do procesu studiów, zostali rozpędzeni przez milicję, ORMO i tak zwany aktyw robotniczy. No a później Gomułka sprawnie utrzymał jeszcze władzę w swoich rękach, odsuwając zagrożenie ze strony Moczara, wskazując na Żydów, na żydowskich nacjonalistów jako sprawców tego procesu, co zakończyło się ostatecznie emigracją większości Żydów, którzy jeszcze po Holokauście, po zagładzie II wojny światowej funkcjonowało, mieszkało w Polsce. Także straszne to czasy, marzec i widzimy i pałowanie, i gazy, i nagonka przeciw inicjatorom, literaci do pióra, studenci do nauki i oczywiście niech żyje Wiesław. Obrzydliwie to wygląda, ale tu również widzimy także, wyglądało oczywiście, również widzimy tu protesty studentów, na przykład z Wrocławia, którzy szanując w trosce o przestrzeganie konstytucji, zasad konstytucji PRL-u, domagają się przestrzegania zapisanych tam praw obywatelskich. No i solidaryzowanie się ze studentami Warszawy, jak widać w wielu różnych miejscach, na przykład w Chorzowie czy w Rzeszowie, tu taka humorystyczna klepsydra,
po 12 lat zmarła w Warszawie córka października. Mowa jest oczywiście o październiku 56 roku, o tym entuzjazmie, który wyniósł do władzy Gomułkę, a tu widać, że to się skończyło. Inwigilacja działaczy opozycyjnych, którzy wtedy się pojawiają, między innymi opis czynności podjętych przez Służbę Bezpieczeństwa wobec Jacka Kuronia, który spotykał się tu i ówdzie. Zobaczcie, jak wyglądała praca tych tajnych służb, które pracy miały całkiem sporo, aby szykanować i szkodzić. No i wreszcie właśnie ten najsmutniejszy fragment rzeczywistości. Polscy Żydzi, którzy po Holokauście widzieli w Polsce miejsce, w którym powinni być, bo tu być może się urodzili, albo urodzili się, mieszkali ich rodzice, okazało się, że otrzymali paszporty z możliwością opuszczenia granic PRL-u, ale niemożności powrotu do niego, ponieważ wpis na karcie paszportu brzmi tak, że posiadacz tego dokumentu podróży nie jest obywatelem Polski. No i jeszcze widać Politechnika Gdańska. Robotnicy, nie dajcie się sprowokować przeciw nam. Dlaczego to zdjęcie prezentuję? Dlatego, że docieramy w ten sposób do kolejnego protestu społecznego w postaci wielkiego, ogromnego protestu, przede wszystkim na Wybrzeżu, choć nie tylko. Za chwilę powiemy o tym, że ciąg dalszy tych protestów miał miejsce również w Polsce centralnej, ale kojarzy się najbardziej z Wybrzeżem, z Trójmiastem, Szczecinem, czyli protestu grudnia 1970 roku. I to zdjęcie nie kłamie. My chcemy masła, nie margaryny. A więc znowu pojawia się proza życia codziennego, problemy z zaopatrzeniem w produkty żywnościowe. A jeżeli władza popełnia gigantyczny błąd, takie szaleństwo władzy, takie nazywa Barbara Tuchman, amerykańska pisarka, między innymi laureatka Pulitzera, to widać, że ta władza ma problem z samą sobą. I zobaczmy, oto właśnie wielki, gigantyczny protest społeczny. Pamiętajmy, że nie tylko robotników, ale również bardzo dużo młodych ludzi. W Trójmieście, Szczecinie, Elblągu i Słupsku, a później w styczniu i lutym 1971 roku jeszcze w Łodzi, spowodowane podwyżką cen żywności przed świętami Bożego Narodzenia na 11 dni przed Bożym Narodzeniem. No to ta władza gomułkowska znalazła się już rzeczywiście chyba pod ścianą. No i wobec tego, jak to wyglądało, ten grudzień 70 roku. Protesty zaczęły się w poniedziałek, 14 grudnia 70 roku w Stoczni Gdańskiej. Później rozeszło się to na teren miasta, do centrum miasta. Robotnicy próbowali rozmawiać z przedstawicielami partii komunistycznej, ale tak naprawdę nikt nie miał dla nich żadnej sensownej, atrakcyjnej dla nich oferty. Wobec tego konsekwencją tego stanu rzeczy było między innymi i podpalenie budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Podobnie rzecz się miała również w Szczecinie. No i właśnie i pojawia interwencja Ludowego Wojska Polskiego po raz kolejny. Czołgi, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty znajdują się na ulicach miast, w których odbywa się protest. Czarny Czwartek w Gdyni, strzelanie do robotników, to tu pojawia się sławny Janek Wiśniewski z ballady. Tak naprawdę nazywa się inaczej. No i oczywiście straty, śmierć kilkudziesięciu osób, ponad 1000 osób jest rannych. No i jest ból, bowiem robotnicy nie uzyskują, wydaje się, nic, są szykanowani. Ale jednak sami towarzysze partyjni Gomułki uznają, że ten przywódca zakończył już swoją kreatywną pracę na rzecz państwa i powinien odejść. I jego następcą zostaje Edward Gierek, a ten zapowiada Złote Góry i totalną, absolutną zmianę, budowę drugiej Polski, co robotnicy powoli kupują. Na dodatek Gierek rozmawia z nimi, przyjeżdża do strajkujących, protestujących zakładów pracy i prowadzi dialog, co jest także odbierane jako próba realnego porozumienia władzy z protestującymi.
Głodny robotnik to nie chuligan, to podkreślenie takiej propagandowej wizji przekazu medialnego, która miała polegać na tym, że robotnicy są anarchistami, niszczą i właściwie nic z tego pozytywnego nie wynika. Taka totalna destrukcja. I tu widzimy kolejne zdjęcia i widzimy tego Zbyszka Godlewskiego niesionego na drzwiach. No i widzimy oczywiście akcję propagandową ze strony protestujących. Milicja Obywatelska to mordercy, jak widać. Śmierć czerwonej burżuazji, to hasło pojawiło się, przypomnę, również w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Jakieś pieśni zachęcające do oporu, do trzymania się swojej wizji rzeczywistości. No i teraz docieramy do kolejnego kryzysu, który związany jest z czasami Gierka. Oto Edward Gierek, promujący tę swoją wspaniałą, świetlaną wizję drugiej Polski, ma problem. Zadłużenie na Zachodzie, które ma wywołać efekt wzrostu ekonomicznego oraz poprawy stopy życiowej, wzrostu stopy życiowej Polaków, nagle się wali. No i znowu trzeba wykonać czynności, jakie próbowała wykonać ekipa Gomułki w grudniu 70 roku. Podnosimy ceny żywności. No i w efekcie w Ursusie, Płocku oraz Radomiu dochodzi do buntów społecznych, które ostatecznie są tłumione, ale już nie przy użyciu broni palnej, tak jak to miało miejsce czy w Poznaniu w 56, czy w 70 roku na Wybrzeżu, lecz działa ZOMO, zmotoryzowane obwody Milicji Obywatelskiej i Milicja Obywatelska, no i dają sobie radę, ale konsekwencją tego stanu rzeczy jest nawiązanie bliższej współpracy między inteligencją oraz protestującymi robotnikami i w ten sposób powstaje sporo organizacji opozycyjnych, takich jak Komitet Obrony Robotnika, ROBCIO, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe i inne. A więc tworzona jest w Polsce jakaś struktura opozycyjna. No i tu widać Radom, podpalony kolejny raz Komitet Wojewódzki PZPR-u. W Ursusie protestujący blokują tory kolejowe, aby pasażerowie mogli zobaczyć ten protest na linii z Warszawy w stronę Związku Radzieckiego, więc takiej linii międzynarodowej. No i znowu wiece poparcia, tak jak w czasach gomułkowskich, wiece poparcia tym razem dla Edwarda Gierka. Młodzież z partią, przywrócić dobre imię Radomia należy po tych protestach. No i dochodzimy do sierpnia 80 roku. Sierpień 80 to największy bunt społeczny w czasach PRL-u, który wywołało znowu totalne załamanie gospodarki. Gospodarki, która nie była w stanie tej gierkowskiej potęgi ekonomicznej świata, nie była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb obywateli. Właśnie te kredyty, zima stulecia, która zaszalała i trudno ją było opanować. To wszystko były symptomy tego niezadowolenia i braku odporności na znoszenie kolejnych obciążeń. I dlatego właśnie znowu w Gdańsku, w stoczni imienia Lenina, z dużą rolą Janny Walentynowicz, i Lecha Wałęsy, i Bogdana Borusewicza, i Andrzeja Gwiazdy, tworzy się ruch, który zdominuje prawie dwa lata, no półtora roku życia politycznego w Polsce. Ruch, który zakończy się, zostanie zwieńczony we wrześniu 1980 roku, przepraszam, powstaniem, założeniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ale tak naprawdę Wielkiego Ruchu Społecznego w marcu kolejnego roku, liczącego według statystyk około 10 milionów członków. Oto sławne 21 postulatów na drewnianych tablicach, które znajdują się, są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tu zwracam uwagę również na taki jeden ważny, z bardzo pragmatycznego punktu widzenia, postulat:
wolna sobota w każdym tygodniu. I okazało się, że było to możliwe. Pamiętam te czasy i te zmiany. Rzeczywiście to była taka istotna i dominująca, dojmująca zmiana. No i właśnie Solidarność, zdaniem władzy, poczynała sobie zbyt mocno, zbyt samodzielnie. Wobec tego władza przygotowywała zamach stanu, który ostatecznie po tym karnawale wolności, Solidarności doprowadził do ostatniego wielkiego kryzysu, który trwał właściwie lat kilka, aż do 1989 roku. I tym kryzysem, ale jednocześnie opór społeczny został tam zaznaczony, był stan wojenny. A więc grudzień 1981 roku generał Jaruzelski ogłosił obostrzenia, restrykcje stanu wojennego, między innymi godzinę milicyjną, internowanie działaczy wszelkich związków zawodowych. Powstała struktura, która została nazwana WRONą, Wojskowym Ruchem Ocalenia Narodowego, WRON, no i pacyfikacja Wujka między innymi, internowanie działaczy Solidarności, ale również tajne struktury, czy opozycyjne, ale nie nielegalne struktury nadal działały, choć nie na taką skalę jak wcześniej. No i w konsekwencji stan wojenny utorował i opór społeczeństwa wobec stanu wojennego utorował drogę do porozumienia między władzą komunistyczną i opozycją solidarnościową, ale zwróćmy uwagę jeszcze na zdjęcie Chrisa Nidentala z okna hotelowego Czas Apokalipsy, film o wojnie, brudnej wojnie w Wietnamie, wyświetlanym w kinie Moskwa, a tuż obok znajduje się transporter opancerzony, chyba Scott. No to robi wrażenie i wskazuje na to, czym stan wojenny był. Stan wojenny, o, widać na kolejnym zdjęciu, maluch i bojowy wóz piechoty obok siebie. I to jest między innymi to signum temporis stanu wojennego, WRONA, zwróćmy uwagę, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i WRONA. WRONA, która stanowi symbol tych ciemnych, strasznych czasów. Orła WRONA nie pokona. Widać, że tu ta propaganda, machina propagandowa opozycji również była bardzo, bardzo silna. Problemy gospodarcze. No i na podsumowanie zobaczmy, dlaczego. Jakie cechy charakterystyczne pojawiają się w odniesieniu do tych kryzysów PRL-u? Przede wszystkim niewydolna gospodarka, ale również arogancja władzy. Przekonanie o tym, że my wiemy najlepiej. Uczestnikami, inicjatorami byli najczęściej robotnicy, niekiedy inteligencja. Reakcja władzy, użycie siły lub groźba jej użycia i wreszcie konsekwencja tego ruchu to liberalizacja systemu władzy. Bardzo dziękuję.